Mimo tego, że na zegarze dopiero 18 minuta, cały czas dobrze się trzyma. To jest stary wyjadacz. On wie, jak sobie poradzić w bojowych warunkach. Kolejny raz wyrzucona piłka na napastnika Guerrero. I rzut karny, proszę Państwa. Rzut karny dla reprezentacji Peru. A więc dla gospodarzy to się może ułożyć. Ale później taki głupi błąd i wszystko może rozpłynąć się w powietrzu. Acier w tej sytuacji zagrał fatalnie. W ogóle po co trzymał te ręce w górze? Kiedyś chyba w Kijowie. A tu jeszcze raz ten rzut karny. No zupełnie nie rozumiem tego. Szansa dla reprezentacji Peru na to, żeby wyjść na prowadzenie. Cueva kontra Dominguez. Cueva i gol! 1-0 dla Peru w 19 minucie. Cristian Cueva i stadion w Limie szaleje z radości. Widzimy. Brazylijskiej, São Paulo z Corinthians. On strzelił, wykonał skutecznie rzut karny dla São Paulo. Wtedy też stała za bramkarzem Corinthians ściana utworzona z kibiców mistrza Brazylii. Cueva wtedy dał radę i dzisiaj również. Aciera, ekwadorski defensor, trochę jak siatkarz stojący pod siatką i czekający na to, żeby wyskoczyć do bloku. No to samo chciałem powiedzieć, klasykiem pojechać. W siatkówkę gra. Dokładnie tak. Co on robi? Rzut wolny dla Ekwadorczyków. Trochę pośpieszyli się piłkarze w żółtych koszulkach. No to jeszcze raz. Wystawił piłkę Miller Bolaños. 30 minuta za nami. Po dwóch kwadransach 1-0 dla Peru po tym rzucie karnym, ale teraz Bolaños, dośrodkowanie i gol! 1-1, ależ piękne uderzenie głową. A tego gola strzela Gabriel Achier. No jakby odpowiedział na to. Pedro Gallese, zobaczmy jeszcze raz, zupełnie bez krycia obrońca reprezentacji Ekwadoru spokojnie mógł posłać piłkę do siatki. No, praktycznie ominął sobie rywali, którzy zajmowali się jego kolegami. Świetne uderzenie, skierował piłkę do bramki, także Gallese no, nie miał zupełnie szans, mam wrażenie. Zobaczmy, on rzucił się o to, żeby uderzyć. Musi mieć się na baczności Alexandro Dominguez. Jest w polu karnym Guerrero. On też potrafi przecież zagrać w powietrzu. Cueva do środkowania, ale ta piłka bita, mam wrażenie, odrobinę za nisko. Podobnie Cristian Cueva. I teraz szansa, zobaczmy, ależ sytuacja, strzał i gol! Gol! Tapia! 2-1 dla Peru, więc te marzenia stadionu w Limie zostały. Właśnie jak powinien skończyć strzał. Zobaczmy, tutaj wydawało się, że z tej akcji za dużo nie wyjdzie. Cueva, takie wbicie piłki. I rzeczywiście mam wrażenie, że Alex Dominguez mógł zachować się lepiej. Ale to uderzenie tapi naprawdę doskonałe, bo to nie była łatwa sytuacja. On miał przed oczami kilku rywali, którzy gdzieś stali. Każdego z nich mógł nabić. Uderzył pod poprzeczkę. No i Peru prowadzi z Ekwadorem. Ależ końcówka tego spotkania nam się szykuje. A Alex do Pedro Gallese. Bezsprzecznie efektowny skrzydłowy, ale nieefektywny. A tu jeszcze raz. No niesamowite. Ale zmieścił tę piłkę Tapia, naprawdę.
bardzo dobrze.